warto organizować takie zlociki. Pogoda jest, no jak dzisiaj, na naprawdę super. Dużo motocykli przyjechało. Impreza będzie na pewno później fajna, bo zapowiadają się fajne koncerty. Chłopaków jest bardzo dużo na fajnych maszynach, widać. Po prostu warto na takie zloty przyjeżdżać. Za każdym razem, na każde zloty warto w roku się wybierać. Po prostu impreza jest zarąbista. Ja koniecznie turystyki, jeszcze raz turystyki, ale w ogóle podobają mi się wszystkie motocykle. Tak. Tak jest. By były na dwóch kółkach i jeździły. No właśnie. I bardzo nam się podobają kobiety jeżdżące. Tak. Szacun. Dzisiaj mamy tutaj zlot na przystani Amazonka, jak co roku. Zawsze jest dużo motocykli, fajny zlocik, fajna zabawa, dyskoteka, mili ludzie, zapraszamy. Byłem tutaj pierwszy raz kilkanaście lat temu, zaciągnął mnie tu kolega, no i od tego czasu wracamy tutaj co roku przynajmniej kilka razy, czy na kajaki, czy na motocykle. Dla wszystkich ludzi, którzy mają jakieś opory w stosunku do motocykli, można te wszystkie uprzedzenia przełamać, naprawdę zobaczyć, że jest to pasja, że jest to fajna przygoda. Zapraszam, polecam i pozdrawiam. Cześć, witamy na symulatorze jazdy na jednym kole. Ja mam na imię Arek, reprezentuję firmę Husator. Chciałbym Was zaprosić na zloty, których my będziemy uczestnikiem, żeby skorzystać z jazdy na jednym kole. Nie odzwierciedla to może ruszania na jedne koło, tak jak to jest na drodze, bo mamy rolkę, która się kręci, więc to już jest inaczej niż podczas normalnej jazdy, ale mamy przede wszystkim naukę balansu. Wiemy już, jak się zachować w momencie, kiedy motocykl mamy już podniesiony, praca hamulcem nożnym, praca gazem, więc na pewno wyciągniecie z tego bardzo dużo. Zawsze chciałem tego spróbować, pojawiła się tutaj okazja. Zdarzyło mi się latać na jednym kole, powiedzmy na asfalcie. Jest zupełnie inne przełożenie. Ciężko jest wyczuć ten moment, w którym ten motor się utrzymuje. Na asfalcie opona bardziej klei z podłożem, jest zupełnie inne odczucie. Tutaj ten motor już jest bardziej pod skosem ustawiony. Wrażenia bardzo fajne. Powtórzyłbym jeszcze raz na pewno coś takiego.